Największe w Polsce święto reżyserów dobiega końca. Stanisław Dziernieńko, dyrektor i producent festiwalu, nie krył zadowolenia i satysfakcji z efektów prac organizacyjnych. Jestem zadowolony. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się aż takiego zainteresowania ze strony mediów. I tu podkreślam mediów ogólnopolskich, bo to jeśli chodzi o promocję, o ten wymiar promocyjny, jest praktycznie najważniejsze dla miasta, dla regionu, tutaj dla Karkonoszy. Obecność licznych mediów, także ogólnopolskich, podczas dni Festiwalu Reżyserii Filmowej wzmocniła rangę wydarzenia oraz zapewniła ogromny rozgłos w całym kraju. Możemy śmiało powiedzieć, że w granicach 1,5 miliona widzów, do 1,5 miliona osób dotarła informacja o tym, że 8. edycja Festiwalu Reżyserii Filmowej odbywa się właśnie w Jeleniej Górze. I tyle osób usłyszało o tym pięknym mieście. Wprowadzenie widzów w świat sztuki, reżyserii oraz edukacja filmowa młodzieży to główne cele imprezy. Podczas festiwalu publiczność obejrzała ponad 20 filmów polskich i zagranicznych. Wśród nich najnowsze produkcje i klasykę kina. Oprócz filmów widzowie mieli możliwość spotkania się z twórcami filmów i aktorami. Mały festiwal. Obsługa tego festiwalu jest niezwykle sprawna i profesjonalna, więc tu trudno powiedzieć, że nawet coś zatrzeszczało, bo zgrzyt to już by było niedobrze powiedziane, to bez zarzutu to wszystko idzie, funkcjonuje. Wczoraj w Teatrze Cypriana Kamila Norwida odbyło się uroczyste zakończenie 8. Festiwalu Reżyserii Filmowej wraz z wręczeniem nagród Grand Prix. Do tego tematu powrócimy. Główną nagrodę Złotego Dzika Janowi Jakubowi Kolskiemu za film Serce Serduszko. 8. edycja Festiwalu Reżyserii Filmowej dobiegła końca. Podczas gali finałowej w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody. Reżyserskie jury składało się z przewodniczącego Andrzeja Krakowskiego, Wojciecha Wójcika i Janusza Majewskiego. Nagrodę Złotego Dzika przyznano reżyserowi Janowi Jakubowi Kolskiemu za film Serce Serduszko. Porzucenie pracy? Trudno powiedzieć, żeby pani miała dobre referencje. Dlatego zdecydowałam się na tę dziurę. Galę kończącą poprowadzili Anna Samosiunek i Robert Gonera. Największe w Polsce święto reżyserów trwało 6 dni. Dyrektor festiwalu Stanisław Dziernieńko podziękował wszystkim zaangażowanym za współpracę, a także publiczności, która entuzjastycznie odebrała 8. edycję Festiwalu Reżyserii Filmowej. Jelenia Góra wykorzystała okazję, przejmując ten festiwal i mam nadzieję, że na tym dobrze już wyszło. A dlaczego? W uroczystości zakończenia festiwalu wziął udział były prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek, który współorganizował 7 wcześniejszych edycji festiwalu. Zastępca prezydenta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak wyraził chęć kontynuowania i realizacji festiwalu za rok w naszym mieście. Zawsze jest łatwiej otwierać festiwal niż kończyć festiwal. Ja myślę, że im krócej będę mówił, tym lepiej dla nas wszystkich. Dlatego po pierwsze chciałbym tylko jedną osobę wyróżnić, oprócz wszystkich Państwa, którzy tutaj byli zaangażowani. Stanisława Dziernieńkę za to, że przyszedł do nas z tym pomysłem, namówił nas, a nie było to łatwe, żeby ten festiwal tutaj w Jeleniej Górze miał swoją edycję. 8. Festiwal Reżyserii Filmowej uważamy za zamknięty i zapraszamy za rok.